6 cylindrów, rzędowa szóstka. Przed całą metą Ferrari wyprzedziłem, nice. Nie wiem, ten samochód ma coś w sobie. Jakoś strasznie podobają mi się jego tylne lampy. Świetnie wygląda. Mamy dostępny nowy pakiet samochodów. Nie wiem, czy już widzieliście, czy nie widzieliście, ale będzie ciekawy Skyline. Ten Nissan w kombi jest w najnowszym carparku. Mamy dostępne tutaj 4 nowe samochody z lat 90. kultowe, japońskie. No i możemy go kupić za 25 zł, więc w sumie nie tak dużo. Zobaczmy, jakie mamy kolory. Więc w kolorach występował takich, ale dziwny. O, to mi tak typowo właśnie Japonię przypomina. W JDM Drift Masters sporo samochodów było właśnie w takich bladych kolorach. Ej, gdzie się podziały takie fajne kolory samochodów z lat 90? Wcześniej był jakiś taki zielony groszek, jakieś takie wyblakłe kolory jak ten na przykład, nie? Dzisiaj to takie albo szaro-bure, albo czerwone i tyle. Potężny bagażnik, o kurczę, nawet w moim SUV-ie nie ma tak wielkiego, zazdro, chciałbym taki mieć. Ale co tu jest najważniejsze w tym samochodzie, to napęd. Zobaczcie, to jest kombiak, a mamy tu napęd z Nissana Skyline'a R34, no. 6 cylindrów, rzędowa szóstka, 2,5 litra. Masz normalnie sportowy silnik w samochodzie. Ja uwielbiam takie rzeczy, bo to jest typowy sleper. O, można z tyłu wsiąść nawet, popatrz. Stoisz sobie na światłach, tu stoi obok ciebie jakaś BM-ka. Nie, tam wyje, a ty możesz sobie wcisnąć gaz i go rozwalić na bogato. Kurde, akurat tyle aut się tu musiało zebrać w tym momencie. Jezu. Jakiś pierd przy zmianie biegu był. O kurde, ale nim rzuca! O, ja widzę, że to będzie dobre auto do driftingu. Strasznie taki nadsterowny, idealnie. Tu w ogóle nie będzie trzeba ręcznego używać. Zobaczcie, on już teraz driftuje nawet. Chociaż mam ochotę zrobić go też. Może zrobię sobie dwie wersje. Jedną taką do wyścigów, a drugą do driftingu typowo. No zobacz, to już bez żadnego tuningu. Power slidy co prawda, ale już nawet bez ręcznego rzuca tym tyłkiem. Tutaj możemy sobie dodać taki taką standardową dokładkę forzową i ten okropny spoiler forzowy. Nie mogliby zrobić tego standardowego, jakoś regulowanego, nie? Tak wiesz, jeśli chodzi o wygląd. Ale możemy wejść w słapy i... BAM! O, a tutaj nie tylko zmienia się przód, ale też rozstaw, mamy inny offset. Zmieniają się zderzaki. Zobaczcie, teraz nie mamy czarnych, tylko mamy lakierowane już te takie wstawki. Bardzo fajnie. Przód się cały zmienia, tak? Ale z tyłu mamy tylko większy offset. Natomiast ten przód jest genialny. Bardzo fajnie. No i co? Możemy dodatkowo dołożyć dwie turbosprężarki. Ach, piękna sprawa. Piękna sprawa. W standardzie mamy napęd na 4 koła. To wyobraź sobie, jak to musi pięknie startować spod świateł. Jakbyś spotkał jakąś BM-kę. Możemy zrobić swapy. V8-ka, 2.6 Twin Turbo, 6-cylindrowa, 3-litrowa, 6-cylindrowa. To jest super chyba silnik, nie? A tutaj mamy V8-kę 4-litrową. Okej. Okay. Posłuchajmy dźwięku wydechu. O, ten wyścigowy fajnie brzmi.
Co ciekawe, auto dało się całkiem łatwo zrobić na standardowym silniku do klasy S1. Właściwie wystarczyło wszystko dać na maksa w standardowym silniku i mamy klasę S1, ale nie poradzi sobie tutaj. No mamy dużo mocy, ale na zakrętach będzie kiepsko. A ja tu będę musiał dużo hamować przed zakrętami, żeby się w ogóle w nie zmieścić. Bo inaczej zarzuci mi dupę, o jak teraz. Mam trochę za wąskie opony. I jeśli chodzi o proste, to tak, mój Nissan będzie sobie radził na pewno całkiem nieźle. Ale chodzi o te zakręty, no zobaczcie. Finalnie mam niecałe 900 koni mechanicznych. Nie mamy tu żadnego regulowanego ospoilerowania. Jak zesłapujemy sobie ten przód, to nie możemy nawet dać sobie z tego spoilera, czy tej dokładki z przodu. Nie ma szans, żebyśmy wygrali z jakimiś Lotusami, czy Lambosami, czy innymi Brabhamami. Można spróbować ten samochód władować nawet do klasy S2 i próbować się coś tam pościgać. Natomiast dźwięk jest nieadekwatny do osiągów, znaczy do wyglądu tego samochodu, no nie? Jest absolutnie adekwatny do silnika, który w nim mamy. Ale no, fura jest śmieszna. No śmiesznie to wygląda, jak ścigamy się z jakimiś takimi super autami, prawda? O, mógłbym mu jeszcze szersze opony dać, żeby się bardziej kleił, ale bez solidnego spoilerowania w tej klasie sobie nie poradzimy, więc jak już będziemy się chcieli nim ścigać, to chyba raczej lepiej do klasy A go wrzucić. Tylko mówię, ten silnik bardzo łatwo udało się stunigować tak, żeby wrzucić samochód do klasy S1. W ogóle teraz ogarnąłem, że tutaj w standardzie mamy skrzynię automatyczną czterobiegową, ale tak domyślnie, jak już biorę takie auto z takim silnikiem, to przerzuciłem się na manualną ze sprzęgłem. Bardzo ciekawe. No myślę, że bez problemu ten silnik poradzi sobie z długimi czterema biegami. I poszedłem zupełnie inną drogą, czyli nie power build, nie 730 koni mechanicznych, czy tam 900, tylko 400, niecałe 500 koni mechanicznych, ale za to lepsze opony, mniejsza waga, lepsze prowadzenie. Zobaczymy, czy sobie ten samochód poradzi. No, przeciwników widzę, że mam solidnych. O, widać, że w zakrętach auto już radzi sobie lepiej niż poprzednio. I ta nadsterowność teraz tutaj pracuje na naszą korzyść. Więc da się to auto na pewno zrobić na wyścigi jakoś tak, żeby sobie radziło. I szczerze mówiąc, chętnie zobaczyłbym jakiś test. Musimy sobie na zlocie coś takiego zrobić. Standardowy Skyline kontra standardowy ten samochód, a potem zrobić ta sama moc w tym samochodzie i ta sama moc w Skyline'ie. I sobie porównać oba auta. Na prostej. Nie chodzi o to, żeby tam na zakrętach sprawdzać, bo wiadomo, że Skyline będzie sobie radził lepiej. Podejrzewam, że nawet ten silnik ze Skyline'a został trochę stłamszony na potrzeby tego auta. Bo tutaj niepotrzebne były aż takie osiągi w kombi. Ale to jest i tak ciekawe, że taki silnik trafił do takiej szopy wielkiej. No i jakoś się trzymam tej stawki. Nie jestem ostatni, ale też widzę tą czołówkę. Więc da się go na pewno stunigować dobrze i da się go stunigować lepiej niż ja teraz zrobiłem. Dawaj Ferrari! Przed całą metą Ferrari wyprzedziłem. Nice! Tak jest. Czwarta pozycja. Nie byłem daleko od czołówki, ale też no, nie ma jakichś niesamowitych wyników, prawda? Nie wiem, ten samochód ma coś w sobie. Jakoś strasznie podobają mi się jego tylne lampy. Świetnie wygląda. Zwłaszcza jak ścigałem się w nocy. No wyglądało to przepięknie. Naprawdę ma coś w sobie. Mam nadzieję, że ten model pojawi się w JDM Driftmaster lub coś podobnego, nie musi być nawet licencjonowany, ale tak doskonale będzie pasował do tamtej gry, że to jest szok. A propos, zobaczmy, czy on będzie w stanie w ogóle driftować. Stary, on sam driftuje.
Jest tak, czterobiegowa skrzynia biegów. Tak myślałem. On już na, w standardzie bez żadnego tuningu był taki nadsterowny, idealny do driftu. Dodajesz gazu i sama mu dupa ucieka. To będzie jedno z najidealniejszych aut do driftingu w moim garażu. Nie wiem jak u was. Do wyścigów jest, a można go na pewno dobrze stuningować. Widziałem, że tam niektórzy wymiatają. Ale driftowanie to on dosłownie sam lata. No zobaczcie, na dwójce, cyk. Trójka. O, przester, przester! Strasznie mi się podoba. W Fordzie Horizon 5 ogólnie większość autek takich większych jest bardzo dobrych do driftowania. Na przykład ostatnia Toyota Yaris GR, ostatnio dodana, nie jest jakoś tam, no nie da się jej tak dobrze zrobić do driftingu, bo zaraz się wyobraca te długie auta, zwłaszcza takie, o, jak ten kombiak jeszcze, są doskonałe do driftu i naprawdę świetnie się nimi lata. A tutaj jeszcze jak kawałek się nim przejechałem na samym początku, to powiedziałem, o kurde, to będzie driftowóz. Chociaż kąty nie są jakieś tutaj porażające, zobaczę jeszcze, czy może coś nie sknociłem tuningu. Driftowałem lepszymi samochodami, jeśli o to chodzi. Pewnie można byłoby coś tam jeszcze pozmieniać. Ale i tak, kontrola jest przezajebista w tym aucie. No i ten wygląd i pochodzenie. No to już mówi samo za siebie, prawda? Teraz będziemy mieli naprawdę takie ciekawe auto na zloty. Na przykład jak będziemy chcieli zrobić sobie zlot JDM, to już nie będą przyjeżdżać same 240SX, czy 200SX, czy nie wiem, jakaś Honda, czy coś takiego. Tylko już będziemy mieli do wyboru coś, co naprawdę oddaje klimat tamtych lat w Japonii. Lat, kiedy drifting był w pełnej okazałości w tamtych rejonach świata. Piękna rzecz. Polecam wam ten pakiet tylko dla tego samochodu, jeśli chcecie. Chociaż Pajero czy Montero może być też równie ciekawe. Też je sobie przetestujemy. Wow, to jest gigasztos. Zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Cześć.